Bardzo miło mi jest Was powitać. Bardzo dziękuję za obecność tu fizycznie, obecność również online'ową. U nas w banku dni ESG trwają cały rok. Uważam, że jesteśmy dojrzałą organizacją, jeśli chodzi o myślenie w kategoriach ESG. Uważam, że przez ostatnie lata zrobiliśmy ogromny postęp w tej materii. Zbudowaliśmy formalną strukturę organizacyjną, która zarządza i koordynuje wszelkimi działaniami w tym obszarze. Co równie ważne, może ważniejsze, mamy nieformalną organizację 250 ambasadorów ESG rozsianych po banku, ludzi pełnych pasji i wiary, że to, co robią, jest ważne i że od tego nie ma odwrotu. Te obszary związane z zrównoważonym rozwojem, ryzykiem klimatycznym, sprawami społecznymi, bioróżnorodnością zaczynają odgrywać coraz większą rolę, a przynajmniej są zupełnie integralną częścią strategii każdej spółki i być powinny. Oczywiście jest to wielkie wyzwanie, ale też to jest gigantyczna szansa dla polskich przedsiębiorstw. My to widzimy i jak pomagamy? Pierwsza rzecz to jest edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Ze wszystkimi dostawcami mamy podpisane umowy CSR. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie weryfikowali naszego dostawcy pod kątem zaangażowania społecznego, ochrony środowiska. Dzisiaj jakby odchodzimy już od pojęcia work-life balance, a bardziej to jest work-life fit, czyli taka praca zgodnie z potrzebami pracowników. Jeśli chodzi o wolontariat i opcje zaangażowania społecznego, to dla każdego jest coś dobrego, bo naprawdę tych opcji jest dużo. Jesteśmy dużą organizacją, więc też staramy się, żeby te opcje zaangażowania były jak najbardziej różnorodne. Przy wolontariacie nie ma znaczenia, kto jaką pozycję sprawuje w banku, jaką pozycję sprawuje w grupie. Ma swoje po prostu zadania do zrealizowania. Zasada zrównoważonego rozwoju to jest ta zasada, którą kieruje się również nasz kraj. Jest ona powiązana z oczywiście prawami człowieka, wolnością i z tym, abyśmy mogli my wszyscy jako obywatele funkcjonować właśnie w bezpiecznym środowisku. Dla nas jako BNP Paribas w tym momencie kluczowe jest, żeby wspólnie z naszymi klientami w tą transformację wejść w sposób krokowy, systematyczny. Portal Agronomist jest jednym z takich działań. Inicjatyw, które robimy wewnętrznie, jest bardzo dużo. Jeżeli chcielibyśmy wymienić je wszystkie, myślę, że nie starczyłoby nam na pewno dzisiaj dnia. Innowacje są kluczowym elementem tej transformacji w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju, a potem w pełni zrównoważonego rozwoju. Od nas zależy w gruncie rzeczy, w jaki my mądry sposób, racjonalny, rozsądny, postaramy się i będziemy dążyć z determinacją do realizacji tych słusznych celów ESG. Bardzo się cieszę, że mogę być na ESG Days z bankiem BNP Paribas. Bank jest jednym z liderów absolutnie tematu ESG w sektorze finansowym, z którym my jako fundacja dużo pracujemy. Chciałabym zostawić Was z tą myślą, że zrównoważony rozwój nie zadzieje się sam, wymaga naszego zaangażowania i każdy i każda z nas ma wpływ, a jak to powiedział Przemek Gdański na otwarciu w tym roku i w zeszłym roku, ESG Days w naszym banku trwają cały rok i niech trwają. Dziękujemy.